tyle pozytywnej energii i ciepła. Co by było, gdyby i jedno, i drugie zniknęło? Jak zachować energię i używać jej, kiedy będzie nam potrzebna? Jest to możliwe. Robimy to od czasu wynalezienia ognia. Drzewa absorbują i magazynują energię słoneczną, zamieniając ją w drewno, które zawsze było najchętniej wykorzystywanym źródłem odnawialnej energii. My używamy jej nie tylko, aby gotować i ogrzewać nasze domy. Dzięki postępowi nauki odpady drzewne znalazły wiele zastosowań. Po przetworzeniu stają się m.in. biopaliwem stosowanym w samochodach i samolotach. Paliwem przyszłościowym. Racjonalnie gospodarując drewnem, zachowujemy stan równowagi w przyrodzie, mając na uwadze nasze przyszłe pokolenia. Las. Źródło energii odnawialnej.